Dziękuję bardzo, pani marszałek. Witam serdecznie jeszcze raz. Najpierw to ta część opisowa, że tak powiem. Zaraz będą liczby, natomiast panie pośle, rzeczywiście liczby, które pan podaje, myślę o ilości fotoradarów, jak najbardziej zgoda. Ich miejsce posadowienia, które pan zasugerował, pan właściwie stwierdził, że to jest żółta skarbonka ministra finansów, to są miejsca, gdzie się najwięcej ludzi zabiło. Nie miejsca, gdzie jeżdżą najszybciej, tylko miejsca, gdzie się najwięcej ludzi zabiło. Taka jest filozofia budowania systemu fotoradarowego. Czyli mapa montażu fotoradarów jest napisana mapą śmierci, które wydarzyły się na drodze. W związku z tym ja bym nie chciał uprzedzać wydarzeń, bo dzisiaj jest raptem 4 stycznia. Natomiast zanosi się na to, że szczególnie ten ostatni rok, 12, chyba będzie rokiem o wyjątkowym spadku ofiar śmiertelnych. Ja już słyszałem nawet o 15% rok do roku. Co jest naprawdę genialnym wynikiem, mając na uwadze, że od kilku lat, oprócz roku 11, kiedy nam troszkę skoczyło do góry, tam 100 coś ofiar więcej mieliśmy, ale rokrocznie cały czas spada. Czyli to, co robili poprzednicy, to, co robi obecny rząd, widocznie ma sens. Infrastruktura spowalniająca, fotoradary, poprawa, co by nie powiedzieć, poprawa jakości dróg, poprawa stanu technicznego samochodu. Jest mnóstwo drobnych przyczyn, które składają się na to, że ta śmiertelność spada regularnie. Natomiast muszę się... Myślę, że nie. Myślę, że nie. My już będziemy mieli w tym roku zdecydowanie poniżej 3000. Poniżej 4000, przepraszam. Chciałaby dusza do raju. Poniżej około 700 osób mniej będziemy mieli zabitych na drogach w Polsce w tym roku. W związku z tym będzie to poziom 3 z niewielkim hakiem. Tysięcy. Nie chciałbym się licytować, bo trochę może nawet nie na miejscu licytować się na te liczby straszliwe bądź co bądź. O tyle za dużo, ma pan rację akurat w tej kwestii, o tyle za dużo, co się zabiło. No bez dwóch zdań. Natomiast muszę się odnieść do tej części merytorycznej, którą pan podnosił. Bo rzeczywiście bardzo istotna, panie pośle, Wysoka Izbo, mamy taką strukturę i takie zasady orzecznictwa w Polsce, że w dwóch sądach 20 km od siebie możemy mieć w tej samej sprawie dwa wyniki, czarny i biały. Prawda? No tak, w takim kraju tak jest ułożone, no chyba dobrze. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w 2012 roku skierowało do sądów rejonowych 1842 wnioski o ukaranie w związku z naruszeniem ujawnionych przy użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących. To o czym pan pytał, skala zjawiska. 1035 dotyczyło popełnienia wykroczenia określonego w artykule 92 kodeksu wykroczeń. Kto prowadząc pojazd nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonej ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny. Oraz 807, chyba to temu też pan poświęcił, 807 przypadków, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania. O to też pan pytał. Spośród wszystkich skierowanych wniosków w 124 przypadkach, 7%, wydane zostały postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania o wykroczenie z różnych przyczyn. W 50 przypadkach dotyczących skierowania wniosków o ukaranie sądy wydawały postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub umorzeniu postępowania. Wobec braku skargi uprawnionego oskarżyciela zarzuciły głównemu inspektorowi, iż nie posiada uprawnień do żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania, komu powierzył pojazd w kierunku lub używania w oznaczonym czasie na podstawie artykułu itd. We wszystkich przypadkach Centrum Nadzoru nad Ruchem Drogowym zastosowało środki odwoławcze w postaci zażaleń do sądów okręgowych. Żadnej sprawy nie zostawiliśmy, we wszystkich przypadkach się odwołaliśmy. Na chwilę obecną w dwóch przypadkach sąd okręgowy wydał postanowienie o uchyleniu zaskarżenia postępowania i przekazaniu sprawy sądowi rejonowemu do merytorycznego rozpatrzenia. Na razie się dwie sprawy skończyły. Ja panu dam te dokumenty, żeby pan mógł, bo nawet mam kopię w łapach. Nie przegraliśmy nic. Rzeczywiście mamy problem choćby tego systemu sądowniczego w Polsce, który potrafi orzec w dwóch sprawach. Jak się rozmawia z ministrami, każdy to ćwiczy. W polskim systemie sądowniczym może się zdarzyć dwa orzeczenia w tych samych sprawach kompletnie różne. Natomiast w tej konkretnej sprawie na razie dwa postanowienia, oba korzystne dla nas. Głównie bardzo groźnie to brzmi, ma pan rację, że
inspekcja nie ma uprawnień do czegoś takiego. No to jest rzeczywiście potężny zarzut. W obydwu przypadkach sąd uznał, że inspekcja ma uprawnienie do żądania od właściciela pojazdu lub jego posiadacza wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, a co za tym idzie, może wykonywać czynności oskarżycielskie polegające na wniesieniu wniosku o ukaranie właściciela lub posiadacza pojazdu o wykluczenie polegające na niewskazaniu osoby, której powie... Dwa przypadki. Albo przekroczyłeś prędkość, albo nie jest, jeżeli jesteś w stanie wskazać, no to też płacisz. W 16 przypadkach dotyczących wykroczeń sądy rejonowe umorzyły postępowania, zarzucając brak znamion wykroczenia. W 10 przypadkach wniesiono środek odwoławczy w postaci zażalenia do sądu okręgowego. Do chwili obecnej zapadło tylko jedno rozstrzygnięcie, w którym sąd okręgowy uchylił postępowanie sądu rejonowego, przekazując sprawę do merytorycznego rozpatrzenia. Pani marszałek, mam dziwne przeczucie, że może się pojawić to pytanie, w związku z tym jeszcze kilka liczb bym zostawił na tą drugą turę.